kamera, akcja. Jak to zwykle mnie bywa. Witam serdecznie wszystkich wielbicieli kanału w moim nowym podcaście, który to dzisiaj ma taki bardzo oryginalny tytuł, a mianowicie Omega Seamaster. Ja tam u siebie na fejsie pisałem, że wyjaśnię, tak? W ogóle wyjaśnienie, bo niekoniecznie wszyscy od razu muszą wiedzieć, co to jest Omega Seamaster. To jest zegarek, tak? Taki model, który już parę ładnych lat ma. Wysokiej jakości, tak? Sprawdzałem przy okazji cena, jaka jest. Omega Seamastera to jest... No chyba w euro było, żebym nie skłamał. Tak, między 14 a 20 tysięcy euro taki zegarek kosztuje. Bardzo rzadka rzecz. No i też powiedziałem, że ja wyjaśnię, dlaczego dzisiaj będzie rozmowa o zegarkach. Może nie tylko o zegarkach, ale zegarki będą stanowiły taki wzorzec wyjścia do naszego postępowania. Coś z tymi zegarkami, pamiętacie ruski budzik? Coś w jednym z poprzednich wcieleń musiałem być zegarmistrzem chyba, bo jakoś mi w tą stronę ciągnie. Jak się pokazał YouTube i tych filmów było coraz więcej, w tym również potworzyły się kanały tematyczne, takie właśnie dla osób, które fascynują się w jakimś zakresie techniką, tak? No to tam też jednym z takich nurtów, z takich kanałów, bo jest ich wiele, to nie jest jeden, no jest naprawa starych i nowszych zegarków. Takich i na ścianę, no ale przede wszystkim na ręcznych. Tak? Takich, które na rękę nosimy. No i tam taki film trwa zwykle od 30 minut do godziny, godzina 20, gdzie to pan zegarmistrz, wolę jak nic nie mówi, wiecie? Nie wiem dlaczego, jakoś tak lubię, jak jest jakiś specjalista, coś robi i widać co robi, a nie, że on to tłumaczy ciemnemu narodowi, który słucha go, jak ja tu już mówiłem, jak świnia grzmotu, tak? Nie za bardzo wie, o co chodzi. Wolę, jak ktoś coś robi. Chociaż ostatnio w tym ten pan, co naprawiał tą właśnie Omega Seamastera, no to on akurat mówił, no ale tu w tym przypadku to było ważne, to co on mówił, bo on tłumaczył, dlaczego pewne rzeczy musi porozbierać i sprawdzić. Ja bym może nie chciał się koncentrować na samej naprawie, przepraszam, zegarków, jako takich, bo one mają stanowić tylko punkt do odniesienia do tego, co ja dzisiaj chciałbym wyłożyć jako temat. No ale jednakże od tych zegarków musimy zacząć. No taki zegarek, który tam funkcjonował ileś tam 10 lat, a szczególnie jeżeli jest uszkodzony, to znaczy pod tytułem zwykle to jest tak, że to szkiełko, co jest tu z przodu, to ono jest stłuczone. A w jakiś sposób tam popękane, po te odpryski do środka idą. I pół biedy, jeżeli jest to zwykłe szkło. W niektórych zegarkach jest zwykłe szkło, a w niektórych jest nie zwykłe szkło, tylko jest szafir. Tak? No a twardość tego szafiru jest większa o wiele niż krzemu, no bo to szkło to co? To jest krzem. Tak, to jest piasek stopiony, w dużym uproszczeniu, ale to jest stopiony piasek. Natomiast ze względu na trudne warunki, jakie występują, a nazwa zegarka Seamaster świadczy o tym, że to jest sprzęt również dla płetwonurków, czyli bardzo duże ciśnienia występują, działają na ten zegarek, więc tam jest takie, no to szkiełko szafirowe jest o wiele mocniejsze od takiego zwykłego szkła, nawet grubego, tak dlatego, że się stosuje. Natomiast no problem jest, jeżeli to ulegnie uszkodzeniu, bo ulec uszkodzeniu może, tak? I odpryski tego szafiru wylądują w takim mechanizmie tego zegara, czyli w tak zwanym werku. Tam popadają do środka.
No dlaczego? Dlatego, że jest strasznie twarde. Będzie orać wszystko. Jak pójdzie między zęby, to te, wiadomo, ząbki w takim zegarku, nawet malutkie są. No to je wszystkie te zęby tam, gdzie jakiś grubszy kawałek pójdzie, to je wszystkie powyłamuje. Te zęby. Tam pół zegarka, o ile ktoś był na tyle nieświadomy, że próbował go dalej uruchomić, nakręcać coś, przestawiać, no to część tego mechanizmu po prostu się nadaje do wymiany. No i tak też w tym przypadku było. Pan to porozbierał, tak do imentu, do spodu porozbierał. No oczywiście pousuwał, znalazł te wszystkie kawałki. Pousuwał i no to poczyścił, to jest odpowiednio myte, są do tego specjalne urządzenia, takie bardzo profesjonalne zegarmistrzowskie do czyszczenia. Procedury odpowiednie, które należy zastosować, żeby po prostu no taki zegarek zanieczyszczony nie będzie nam prawidłowo chodził. Już nie mówię o takim, co się tam jakieś szkiełko szafirowe dostało, ale generalnie z upływem lat, no to w środku gromadzą się jakieś śmieci, tak? On może być hermetyczny nawet, ale to mimo wszystko ktoś tam gdzieś coś tam zagląda, tak? Tam również występują smary i oleje syntetyczne, naturalne, one odparowują, gęstnieją i no, zaburzają chód takiego zegarka. No i ten zegarek właśnie przez takiego pana jest czyszczony i składany z powrotem. I ten pan, ci co się na tym znają, bo są tacy, co robi, bo robi, tak? Malutkę, jakiś tam śrubokręty zestaw, ale niektórzy są naprawdę profesjonaliści, widać, że top klasa, to oni mają taki bardzo ciekawy przyrząd. I ten jeden pan, bo taki kanał jeden śledzę, to jest taki przyrząd i on w tym umieszcza zegarek i ten przyrząd mu pokazuje, no jest elektroniczny, jakie są odchylenia pracy, ile na dobę sekund, wręcz nawet minut do przodu albo do tyłu, ile się śpieszy albo ile się spóźnia. I tutaj dochodzimy do sedna dzisiejszego tematu, dzisiejszego podcastu. Można by się zapytać, ja tam na początku cenę wymieniłem, prawda? To jest około, powiedzmy, strzelmy go z górnych widełek, w tych widełkach górną granicę. To jest około 20 tysięcy euro za taki zegarek. No, ten zegarek nie był nowy, to mówię, miał tam, nie wiem, około 20 lat. Chyba. No ale nowy nie był, tak? Widziałem też inne też takie, no to jest kilkadziesiąt tysięcy euro. Można by się spytać, a czym to się różni od takiego zegarka zwykłego na rękę, który tak samo tam chodzi, w miarę dokładnie ileś tam się sekund śpieszy, później czy minutę, to można sobie przestawić. Otóż widzicie, kochani, ja zauważyłem, że w przypadku tych drogich, dobrych zegarków, a nie mówię tych najdroższych, bo są takie egzemplarze, jak na przykład firma Patek Philippe produkuje zegarki, Grandmaster się chyba jeden taki model nazywa. No to ja wam powiem, że w ogóle to bardzo mało osób na świecie stać na taki zegarek, bo on kosztuje coś za 2 miliony dolarów, a jego chyba 2 lata składają, 2000 części. No coś pięknego, możecie sobie tam na YouTubie obejrzeć, tak? No to pomijam takie skrajne, tak? Że tylko koronowane głowy, jakieś szejkowie i coś tam. Ale takie te inne zegarki w cenie kilkudziesięciu tysięcy. Ja zauważyłem, że na początek nie zwracałem na to uwagi, ale zauważyłem taką jedną ciekawą rzecz, że w momencie jak no taki zegarek, ten mechanizm, tak pan wypina pasek, mniej lub bardziej uszkodzony i bierze ten mechanizm i tam to szkiełko zdejmuje coś tam, no i wkłada do tego przyrządu. To on ten zegarek, ponieważ z tego tytułu, że zwykle nieziemsko, niemiłosiernie zabrudzony, wykazuje odchylenia. Tak jak każdy inny brudny, który włożymy. Tylko, że te dobre zegarki, to po tym jak zostaną tak bardzo profesjonalnie wyczyszczone, części są powymieniane, coś tam podorabiane, no to ich precyzja chodu jest po prostu nieziemska. Bo to jest 2 sekundy... gdzieś 2-3 sekundy, sekunda na dobę do przodu, do tyłu, ale nie więcej. A powiecie, no a tamte inne, jak tak wyczyszczą? No a tam 5 minut. Minuta, 5 minut, tak? No odchył jest po prostu niesamowity. Z czego to wynika?
No to wynika z zastosowanych materiałów oraz części oraz z precyzji wykonania. To materiały, no ile materiałów może na taki zegarek pójść tam, tak? Tam są również kamienie szlachetne, zwykle to są rubiny, jako łożyska ślizgowe dla tych wszystkich kółek. No to jest malutko, bo to mniejsze jak głębokie szpilki, te gniazda łożyskowe, tak? No ale precyzja, jakość wykonania są po prostu nieziemskie. One wam gwarantują, tak, że taki zegarek po wyczyszczeniu, jak będziecie tam nawet z pokolenia na pokolenie, z syna na ojca, czy tam z dziadka na syna, na wnuczka, to przejdzie w rodzinie gdzieś taki zegarek, będzie tam już kilkadziesiąt czy kilkaset lat, to on będzie tak samo funkcjonował doskonale. Dlatego, że na początku ktoś pomyślał, żeby zrobić konstrukcję perfekcyjną, która będzie wymagała dużego nakładu pracy oraz czasu. No, bo materiały nie wspomnę, tak? Że to będzie tak fantastycznie, że to będzie tak fantastycznie chodziło. I zauważcie jedną rzecz, że pomimo, że w dobie elektroniki, tak, to tamte zegarki nadal mają wzięcie i to nieziemskie. Są oprócz takich no, mocnych pasjonatów, którzy tam kolekcjonują albo coś, to no to generalnie takie zegarki to mają duże wzięcie mają nadal. Mają kilkanaście może nie, ale kilkadziesiąt lat i cenią je sobie ludzie nad wyraz. Bo one wyznaczają pewien trend. One wyznaczają pewien bardzo wysoki standard. W świecie zegarków, oczywiście. I wiecie, ja sobie tak pomyślałem, jak oglądałem właśnie, jak ten pan tego Seamastera tam rozbierał, tłumaczył, dlaczego to, a dlaczego tamto, i go czyścił, i poskładał go z powrotem. I wiecie, ja sobie pomyślałem, że z nami jest tak samo. Mówiłem, pamiętacie, jak mówiłem o tym ruskim budziku i o tym, że to są, tam jest, są różne kółka, czyli nasza psychika, kółka naszej psychiki, które wpływają, przepraszam, które wpływają na to, jak my sami siebie odbieramy oraz jak nas ludzie odbierają. Poprzez to, jak my siebie widzimy, jak my siebie postrzegamy, w jaki sposób na nas odbierają ludzie, że tam są kółka pod tytułem lęk, zazdrość, strach, nienawiść. Od tej ciemnej strony popatrzmy, tak? Ale również są takie dobroć, miłość, pewność siebie, zaufanie do innych i do siebie. I ja myślę, że ja uważam, że to można by rozszerzyć. I tak sobie pomyślałem, a gdyby siebie, gdyby, no siebie, no to akurat chyba najbardziej trafne będzie, siebie potraktować tak, jako taki zegarek, gdyby tak swoją psychikę potraktować jak mechanizm takiego zegarka, który wskutek, no tutaj taki będzie wirtualny, przenośnia taka, tak, który wskutek różnych zdarzeń życiowych na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset to nie, ale kilkudziesięciu lat uległ zabrudzeniu, zanieczyszczeniu, że ma ileś tam lat, tak, i zaczyna, i nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli sami. Wiecie, jak to jest. Sami siebie, przede wszystkim kto nas ocenia pierwszy? My sami siebie oceniamy na co dzień. I często ten obraz jest taki bardzo, no, niepasujący. No popatrzcie, jakbyście tak popatrzyli po sobie, nie chcielibyście być bardziej, ja wiem, jak to określić, a mi słowo przyjdzie, bardziej precyzyjni w waszym działaniu? Na pewno. Utrzymujący wokół siebie większy porządek,
Ja jestem straszny bagaż, więc wiem doskonale, o czym mówię i wiem, że można to zmienić. Utrzymujący wokół siebie większy porządek, działający z większą precyzją, to kółeczko, które jest, się nazywa emocje, żeby było dobrze nasmarowane i wyczyszczone, żeby ono nie powodowało, że cały mechanizm zegarka będzie zaburzany. I tak sobie pomyślałem właśnie, jakby tak zrobić, żeby sobie swoją psychikę porozkładać na kawałki. W każdej jednej dziedzinie tego, co robimy, od naszego życia prywatnego po pracę zawodową, gdyby rozłożyć to, zanalizować, poczyścić i złożyć z powrotem i popatrzeć, jak ten mechanizm będzie funkcjonował. Bo tutaj w tym przypadku nie mamy żadnego przyrządu. Tak, tutaj przyrządem będzie samo życie, samo to, co się będzie nam w życiu zdarzało. Różne sytuacje, zdarzenia, które wystąpią, będą nam określały, czy myśmy ten mechanizm prawidłowo cały wyczyścili i złożyli z powrotem. Czy on znowu precyzyjnie chodzi. Bo dużo jest takich elementów, zauważcie, w życiu, które poprzez wpływ jakichś negatywnych sytuacji w naszym życiu, które się zdarzyły, powoduje, że praca tego naszego zegarka jest zaburzana w bardzo szerokim spektrum, na wiele, wiele lat. I co ciekawe, my sobie zdajemy sprawę z tego, że to tak się źle dzieje, ale czasami nie za bardzo wiemy, jak to się z takiej nieprawidłowości działania tego naszego mechanizmu, tego naszego wewnętrznego zegarka, jak się wyrwać, co zrobić, jak postępować, żeby to wszystko z powrotem zaczęło działać. Ja sobie tak właśnie pomyślałem, że bo gdy weźmiemy nasz umysł jako całość, no to może być problem, bo gdybyśmy my chcieli naraz zmieniać, co będziemy zmieniać? Nawyki nasze będziemy zmieniać, tak? No skąd się bierze bałagan? Bo powiecie, bo ktoś bałagani? Nie, z nawyku, od składania rzeczy gdzie bądź. To nie jest tak, że ktoś przychodzi nam narzuca, to my sami robimy. Uważamy, że to jest nieistotne, że w danej chwili nie sprzątniemy, że w danej chwili prawidłowo na półkach różnych rzeczy nie poukładamy, czy naczyń, czy no czegokolwiek, tak? Czy ciuchów gdzieś w szafie. Tak, tylko rzucamy, tak? Niektórzy mają jak w pudełku posprzątane, a niektórzy nie. Raczej większość ma nieposprzątane w domu. Tak sam wiecie, jak jest. Jak tak popatrzy na siebie krytycznym okiem. Nie każę, broń Boże, wam tam od razu w komentarzach pisać. Ja, Johnny, nie masz racji, to wiesz, to u mnie jak gra po całości. No, z tego, co ja widzę, z tego, co obserwuję, to wcale tak nie gram. Często się dzieje tak, że jeżeli ktoś ma porządek, i spotykałem takich ludzi, taki mi się człowiek przypomina. Ja sobie trochę znałem i o nim opowiedziano. Ktoś tam był u niego w domu, powiedział, no ten ma w domu kurde jak w pudełku. Ale była podłota. Tak perfekcjonista. Do absurdu. A w pracy szczególnie się to przykro dawało odczuć jego podwładnym. To było lata do tyłu, więc to nawet jakbym powiedział to wątpię, nie wiem, czy ten człowiek jeszcze dzisiaj żyje, ale to nieistotne. Ale gdybyśmy my właśnie kółeczko po kółeczku sobie ten cały mechanizm zdemontowali i próbowali go wyczyścić i poskładać z powrotem, popatrzyli, jak to wszystko działa. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że taki eksperyment. Oczywiście, jak mówiłem, eksperymenty robię na sobie, nie na innych. Co innych coś najwyżej mogę spytać. Tak, a nikomu nie będę nakazywał. Ty musisz to zrobić, bo to wiesz, to będzie super, tak? Bo ja tak wymyśliłem, to będzie ci się dobrze wiodło. Ano nie, niekoniecznie. Nie jesteśmy sklonowani. I to, co my będziemy uważali za normę, to dla kogoś będzie już przegięciem pałki, jak to się kolokwialnie mówi, tak? Jeżeli idzie o chociażby porządki jakieś tam, tak. I to nie tylko idzie o sferę taką fizyczną zewnętrznego świata, jeżeli idzie o te kółka, ale
również i przede wszystkim o sferę psychiczną, tego, co jest w środku nas. Ja sobie pomyślałem, że warto by było, oczywiście nad tym trzeba pracować, samo nie przyjdzie, że warto by było taki clean-up, takie sprzątanie, wewnętrzne czyszczenie umysłu zacząć najpierw tutaj. A powiedziała, dlaczego tutaj? A to może najpierw sprzątnę u siebie w pokoju, gdzieś tam w mieszkaniu posprzątam, w garażu czy gdziekolwiek i wtedy tutaj będzie super się zrobi. A no nie, nie posprzątasz, nie da rady. Pamiętacie to, co mówiłem z 1500 razy już w tych moich podcastach na napis na płycie nagrobnej Hermesa Trismegistosa i sami przyznacie, że to zdanie jest genialne. Ja uważam, że ono jest genialne. Co wewnątrz? To na zewnątrz. Co na górze? To na dole. To wszystko, co jest, co was otacza, najpierw powstaje tutaj, o tutaj, tu w środku, tu w umyśle powstaje. Jeżeli my tutaj zaczniemy sprzątać, bardziej to określił, że my musimy poczuć niewymuszoną, naturalną potrzebę poprawienia naszego świata po całości, w całym spektrum. Nie tylko, że no nie wiem, coś tam. W jakiejś tam dziedzinie będę, dla tego to będę fajny, a dla tamtego to będę podły. Tak jak już nieraz mówiłem. To tak się nie da. To tak się nie da. Ten mechanizm musi być spójny. To tak, jakby ktoś powiedział, no tu dlatego taka analogia, dlatego tak sobie wymyśliłem. Jakby ktoś powiedział, wiesz co, taki pan, rozebrał ten zegarek, mówi, ty, te kółka są fajne, ja je lubię, bo one się tak fajnie szybko kręcą i tam migają i coś tam, ja je wyczyszczę, a reszta, pcha w cholera, na co mi reszta? No ale wiesz, to napędza wskazówka jakąś godzinową, ty, ale ta wskazówka się tak powoli rusza, że w ogóle nie widać. Sekundnik, tak, bo to wiesz, cyk, 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 cyk. Ładnie to wygląda, tak? Ta wskazówka elegancka jest, tak, ale resztę to nie. To ja tylko te kółka od tej wskazówki, od sekundnika wyczyszczę. A no nie, bo całość będzie szwankowała. To tak się nie da. Jak jedne wyczyścimy, a drugie nie, to co będzie skutkowało? Czy my mamy takie mechanizmy, te nasze zegarowe, zabrudzone? No pewnie. A myślicie, że to ja mówię po was? Ja was nie znam, w większości osób. Ja mówię po sobie. Sam siebie obserwuję na co dzień doskonale. I wiem, jakie rzeczy na mnie wpływają, jakie rzeczy na mnie działają, co wpływa na mnie dobrze, a co wpływa na mnie źle. I tak jak to już kiedyś mówiłem o wpływie innych osób, to wiecie, to w przypadku tego naszego wpływu, tych najbliższych osób, w przypadku tego naszego zegarka umysłowego, który możemy próbować wyczyścić i poskładać od nowa, rozebrać, przyjrzeć mu się, wyczyścić i poskładać od nowa, no to ponieważ tutaj jest kwestia tylko taka, jak powiedział, wirtualna, tak? Psychiki, no to śmieci do tego zegarka, połowa śmieci, albo nawet więcej niż połowa, to sypią ci z zewnątrz. To nie my sypiemy, my też sypiemy śmieci, tam równo, tam piachu poszło, tak? Pójdzie piachu i będzie dobrze, nie będzie dobrze. Ale my, co gorsza, pozwalamy innym do środka śmieci sypać. A jeżeli mamy świadomość tego, że ktoś nam będzie dosypywał śmieci do tego naszego mechanizmu umysłowego, no to musimy mieć świadomość, że będziemy musieli sprzątać na okrągło. Dożywotnio, do końca życia. Mówię to oczywiście w oparciu o mechanizmy działania w świecie duchowo-materialnym, tak? No bo tak, jak ostatnio powiedziałem, w tym odcinku mówiłem, że również istnieje świat duchowy, że nasz byt to de facto to jest tylko kwestia energii. To tutaj, to co tu widzicie, to jest dodatek, to jest pudełko. Fajniejsze lub mniej fajne, zwykle nam się bardzo nie podoba, w większości osób. Nie wszyscy mają fajne pudełko. Ale popatrzcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Niech to pudełko będzie takie sobie, tak? No, nikt tam nie ma jakiejś tam, ja wiem, jakby to określić. Urody, nie jest super inteligentny, taki prosty człowiek, tak?
ale niech w środku te kółeczka będą wypolerowane i wyczyszczone. Czyli uprzejmość, taka dobroć. To co będzie na zewnątrz? To ja wam powiem, że to co jest na zewnątrz, to w praktyce się przestaje liczyć, dlatego że owszem, ludzie tam, to się mówi, tam po suknie oceniają, tak? Po wyglądzie zewnętrznym. Ale w dłuższym okresie czasu to określają was po tym, co macie w środku. Jak te kółeczka się kręcą, czy się w ogóle kręcą. Tak? Czy też nie dzieje się tak, że wy mówicie jedno, a dzieje się coś innego, robicie coś innego. I tutaj ja uważam, że w tym przypadku to... No to powinniśmy zadbać o całość tego mechanizmu, tego naszego wewnętrznego zegara. Bo to jest bardzo istotne. Zarówno dla was samych, jak i dla tych wszystkich osób, na których wam zależy, a które was otaczają. No i oczywiście jedna rzecz, o której mówiłem. Nie mówimy o żadnych zegarkach, nie mówimy o tym, że będziemy coś tam w środku siebie naprawiać. Że porozkładamy to, zanalizujemy sobie, jak to wygląda i poskładamy z powrotem, żeby to wszystko ładnie chodziło. Dlaczego nie mówimy innym dookoła? Jeden przypadek na 1000, że was wesprą, tak? Bo no, życie mi pokazuje. Reszta niekoniecznie. Nie będzie chciała, będzie się śmiała, co bardzo deprymująco działa, tak? Że nam się odechce czegokolwiek poprawiać. Tak, jest dobrze. I wiecie, ja sobie pomyślałem, że jeżeli już ktoś, a może nie, inaczej, może ja nie będę tak mówił, że ktoś, bo to pomyślicie, że ten znowu wymyśla. Każe mi na kartce coś tam, jakieś dziwne rzeczy pisać, a ja nie chcę tam. Ma powiedzieć, żeby było fajnie i co mam zrobić, żeby było fajnie, a nie tam. Ja nie lubię pisać, ja to będę wiedział, ja to będę robił. O, nigdy w życiu. Ja już o tym wspominałem nie raz i nie dwa. Jeżeli ktoś się zdecyduje, no tak, powiedzmy, ja będę mówił o sobie, ale odnosi się to do wszystkich. Jeżeli ja się zdecydowałem, bo ja się już w tej chwili zdecydowałem, że ten mój mechanizm zegarka porozbieram, popatrzę, przyjrzę się każdemu kółku się przyjrzę i zobaczę, jak je wyczyścić i będę składał po kolei, patrzył, jak to sobie funkcjonuje, to pierwszą, najważniejszą rzeczą to jest po prostu wziąć kartkę dużą papieru, przykleić sobie gdzieś na ścianę, sobie tu znajdę jakieś miejsce, kartkami wykleję, tu na szafie mam takie fajne, tam mam drzwi przesuwane, tu jest dużo miejsca. I wiecie co? I tak sobie pomyślałem, że rozpiszę sobie dziedziny mojego życia od strony zarówno umysłowej, jak i fizycznej. Podzielę sobie na takie tematy. Tych tematów za 6, nie więcej. Za dużo nas przytłoczy. Mnie przytłoczy, ja o tym wiem. Ze 6 takich tematów i praca, dom, podejście wobec innych osób, co tam jeszcze, porządki, tak, no takie normalne rzeczy codzienne, które nas otaczają. I wezmę sobie i wypiszę to, co mi nie pasuje we mnie samym i w tym, co mnie tutaj otacza. Na co mam wpływ na co dzień, tak? Pewno sobie wypiszę. Po ile takich punktów? Też nie tak, że... A widziałem różne takie w książkach pozytywnego myślenia, a kazali litanie pisać tam 30 sekund, minutę siedzi, pisz 12, musi być 20, 50, 80 punktów. Napiszecie 12 punktów? Jakbym wam tak powiedział, weźcie teraz napiszcie 12 punktów tego, co wam nie pasuje. W jednej dziedzinie tylko, a nie w 6. Ale się powiedzieli, weź się wypchaj. Pomysły wam się skończą po 3 punkcie. A wydaje mi się, że dalej nikt nie dojdzie. Ale tak samo mnie doszło. Jakby tak miał siedzieć i pisać, wymyślać, co mi to nie pasuje u mnie samego. U mnie samego w środku. Bierzemy 2-3 rzeczy. 2-3 rzeczy, tak? Czyli najpierw kółko wyciągamy, tak jak widziałem, jak ten pan to robił. On najpierw, jak to już porozbierał, to już sam ten korpus zegarka, to co jest w środku tam, wziął taki patyczek i to z tego brudu, a tam zaświnione, szkło pękło, poszła woda do środka i to słona woda morska, skorodowała połowa, no bo tam elementy są stalowe.
zaświnione wszystko tam w środku, także głowa boli, że spod tej korozji, rdzy, zwanej rdzą, ale to jest korozja, produkty korozji raczej, nic nie było widać, tych żadnych kółek, nic tak balansu, nic tego kółka z balansowego wychwytu, tak w ogóle nie było widać. On to, te kółka powyciągał, ale najpierw się wziął za ten korpus i go patyczkiem wyczyścił. A to był dopiero początek. Jak z grubsza to zebrał, to wtedy dokładniej to wyczyścił w różnych załamkach, zakamarkach. Później to włożył do takiej specjalnej właśnie, w takie pudełka powkładał, żeby to odseparować do takiej specjalnej maszyny, gdzie to jest tam, ta maszyna to najpierw myje w alkoholu, z tego co wiem, chyba izopropylowym alkoholu, później to płucze w wodzie, destylowanej oczywiście, później suszy i on to wyciąga i tam dopolerowuje, niektóre rzeczy jeszcze polerował. Więc wiecie, ja tak sobie pomyślałem, że pierwszy taki element, który to, co by należało, to, co byśmy chcieli zrobić, to jest właśnie takie zgrubne czyszczenie. Takie trzy jakieś grube rzeczy, nie drobne, ale takie trzy grube rzeczy w każdej dziedzinie. Ja wam powiem tak, no ja mówiłem tam o sześciu kartkach. Niech będą dwie, niech będą trzy. Jedna może być. Ale żeby to wpisać, ale nie po to, żeby to wisiało i żebyśmy patrzyli, no jutro to zrobię. No, w weekend zrobię, to już na pewno. Teraz na noc chodzę tak jak ja. Cały tydzień nocy miałem. Czy to jest męczące? No, dosyć. Ja już się przyzwyczaiłem, już nie zasypiam w nocy, tak? Nie potrzebuję tam się zdrzemnąć, nie wiem, 15 minut. Jakby się z kolegą dogadać i się chociaż 15 minut, już nie potrzebuję. Jak przyjdę wieczorem, to siedzę do rana białego, a tym bardziej, że pracy w huk, więc nie za bardzo jest kiedy przydrzemać. No, chodzę do pracy, a nie na drzemki jakieś. No ale to pierwszy element, popatrzcie, już nam wyszedł pierwszy element, który jest w większości przypadków, a który podobnież bodajże Jack Canfield mówił, pisał i też mówił. Prokrastynacja. Ja to słyszałem 27 lat temu od takiego lidera biznesu, motywacyjny taki lider, tak? To jest jedna z pierwszych rzeczy, które nam dokuczają. To jest prokrastynacja, to jest odkładanie na później. To jest odkładanie na później. Z czym tak miałem ostatnio, żeby ja mówiłem zawsze, że takie będę przykłady podawał. Z czym tak miałem ostatnio, robię sobie, może nie wyjdzie jakiś tam super mądry ten mój podcast, ale niech będzie. Życiowy będzie przynajmniej. Robię sobie, wiecie kochani, lubię sobie robić takie szejki bananowe. Szczególnie teraz od poniedziałku wracam do pływania, tak? Więc po takim pływaniu, jak przychodzę do domu, a przed pójściem do pracy, no ale to muszę chodzić na 8 do pracy, żebym rano chodził do tego, tak? Na basen tam, o tej 5.20 się zebrał, żeby o 5.30 być. Ale to mniejsza z tym. Wracam do domu i przed pójściem do pracy, tam żona mi jakąś sałatkę szykuje, a ja sobie robię takiego szejka. To jest tak, miarka płatków owsianych, do tego dwie łyżeczki kakao, takie małe, cynamon, dlaczego? Bo cynamon reguluje wchłanianie cukru, mrożony banan jeden i to wsypuję do shakera i do tego poziomu, co są te banany, wlewam mleko, zimne najfajniej jak jest, chłodne to jest po prostu czasami niebo, jak to jest wszystko razem. I to w shakerze to mieszam i wypijam. I co robiłem do niedawna, że moja żona mi tego szejkera chowała. Ano, wypiłem, postawiłem. Znaczy zrobiłem, zmiksowałem prosto z tego pojemnika, z tego szejkera. Wypiłem to i do kuchni odstawiałem. Albo zalewałem wodą. Płatki kukurydziane to jest skrobia. Jak to dziadostwo wyschnie, jak zostawicie, do tego, że żadna siła nie zmyje, to musi z pół godziny w gorącej wodzie być z jakimś tam płynem do mycia naczyń, to też ciężko idzie. I zrobiłem taki właśnie, wiecie, to każdy z was może coś wymyślić w swojej dziedzinie, tak? To gdzie prokrastynacja mu wychodzi. A po każdym, jak teraz zrobię, to ten pojemnik, tego całego shakera myję, a to przelewam do jakiegoś tam kubeczka. Pierwszy krok, że myję shakera. Już nie ma problemu. On czeka. Bardzo szybko psycha w kuchni, teraz ciepło jest, tak? Już czeka.
na następne, że ktoś tam coś będzie robił, to już nie ma uświnione, że musi być, moczyć i go szlak trafia, tylko to już czeka. Dzisiaj doszła jeszcze jedna rzecz. Kubeczka również nie wolno zostawić. Kubeczek po wypiciu natychmiast idę. Wiecie, położyłem się tutaj, tak? Znaczy, jak nie pływam, tego szejka też sobie robię. Powiedzmy zamiast kolacji, to jest ta 5:30, to żeby później nie burczało w brzuchu, to ja sobie właśnie takiego szejka robię, a nawet jak nie ćwiczę. A tak by the way, to powiecie, a dlaczego z bananem robisz? No, banan ma jedną ciekawą właściwość, mianowicie banan jest jednym z niewielu owoców, który zawiera taki cukier, ja nie będę teraz wnikał jaki, że nie musi być metabolizowany przez wątrobę, od razu idzie do mięśni. Czyli te mięśnie regeneruje, dodaje nam energii i regeneruje mięśnie. Z tego, co ja słyszałem, może ktoś tam powie, że nie, Johnny nie ma racji, ale ja tak z tego, co słyszałem, to tak właśnie jest, że takie bananowe szejki są właśnie, power daje, daje power. I ten temat, i to działanie, to ja tu akurat odniosłem na czymś, co się dzieje w moim życiu, ale popatrzcie, że jakbyście tak poszukali sami u siebie, no to na pewno znajdziecie takie rzeczy, które właśnie z tą prokrastynacją są związane. To jest tak szerokie pole, bo to jest sprzątnięcie, to jest gdzieś tam sprzątanie regularne, tak? Zmiana pościeli, zmiana ciuchów. No masę jest takich rzeczy, które odkładamy na kiedyś, tak? Odkładamy, a szczególnie jeżeli idzie w sferze duchowej, odkładamy życie, odkładamy nasze szczęście. Ja to będę szczęśliwy, ja to będę zadowolony, jak coś się tam wydarzy. Czyli tak naprawdę nigdy w życiu nie będę zadowolony, bo wykonałem bardzo mocny... Prokrastynacja to jest również nawyk, który można wyeliminować. A wykonałem bardzo mocny krok, który spowoduje, że nigdy w życiu nie będę szczęśliwy. Odłożyłem to na później. To nie będzie nigdy zrobione. Dlaczego? No bo jest prokrastynacja. Bo jest nawyk odkładania na później. A życie przelatuje. Czasu się nie da zatrzymać. Życie przelatuje, szczególnie jeżeli idzie właśnie o tą naszą formę tutaj cielesną, tak? No, człowiek się nie robi gładszy, tylko przybywa zmarszczek, tak? Włosy za oba wychodzą. I z każdym się tak dzieje. No, za wyjątkiem mieszkańców Kiałby, bo oni się nie starzeją, ale to jest inna historia całkiem. Ale tutaj tak się właśnie dzieje, wiecie? Ja tak sobie pomyślałem, że w praktyce ja... Nie wiem... Za pół roku, no mamy tak, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Powiedzmy za pół roku, o ile nie zapomnę, ale mam nadzieję, że nie zapomnę, ja takich rzeczy raczej nie zapominam. Za pół roku będzie następna, część druga, Omega Seamaster. Ja wam powiem, co się zadziało przez to, że usunąłem prokrastynację, zarówno to, jak i że rozpisałem wszystkie te elementy, które, że tak powiem, w cudzysłowie, umilają mi życie i je wyeliminowałem z mojego życia, czy to coś zmieniło na plus i w jakim spektrum, czy tylko w życiu takim prywatnym w domu, czy w pracy zawodowym, jak się zmieniło postrzeganie świata i mnie samego przeze mnie i mnie przez innych dookoła. Ja pewne rzeczy w życiu już pozmieniałem, tak? Ten proces tego oczyszczenia, tego zegara, to u mnie to... Wiecie co, kochani, chyba w praktyce to jak tylko zacząłem te podcasty nagrywać. A to nie jest łatwo, ja wam powiem, tak siebie pozmieniać tak totalnie od razu na wszystko, żeby było super hiper. Tak już mówiłem nie raz, te złe rzeczy się będą wracały, no niestety. Tak jest nasza psychika skonstruowana. I tak jak już mówiłem, są może wybitne jednostki, co uważają, że to dla niego to jest pikuś tamto. Taki nie musisz mówić, bo ja to wiem, ja to stosuję i no i jest fajnie, tak? No ale ponieważ niewielki procent, zasadna Pareto tam będzie mówiła, że większość raczej się będzie borykała z różnymi rzeczami, no więc to... Ale widzę, wiecie... Zauważam to, zaczynam to zauważać, jak to się dzieje, a jakie kiedyś miałem podejście do ludzi i do życia,
i co uważałem i jakie mam teraz. Ja wczoraj, bo to też nie jest jakaś tajemnica wielka, tajemnica, RODO. Wczoraj miałem 62 urodziny, skończyłem 62 lata. I ja wam powiem tak, nie od wszystkich i nie muszę od wszystkich, ale od pewnej grupy osób, która mnie... Może takiego bezpośredniego kontaktu to nie mam, chociaż znam osoby, były też takie, które znam bezpośrednio, ale no co, no Face, tak, to medium społecznościowe to. Dostałem masę tak cudownych, serdecznych życzeń, że aż się wzruszyłem. Kiedyś no, zapomniał o karabinach. Z 2-3 osoby napisały i koniec. Ja uważam, że to, że ja pewnego dnia postanowiłem się w jakiś sposób zmienić, a no daleko mi do doskonałości, to co już wam mówiłem, to do doskonałości to jeszcze jeszcze długa droga i nie wiem czy w ogóle kiedyś, ale staram się ten mechanizm, że tak powiem, na bieżąco czyścić, tak, te kółka sprawdzać, które się nie kręcą, które stanęły, które coś tam, tak, wyczyścić, wymontować, przyjrzeć się, które wymontować, popatrzeć dlaczego, wyczyścić, zamontować z powrotem i popatrzeć, jak to wpływa na całość pracy, całego tego naszego zegara wewnętrznego. Ja po sobie widzę, że to wpływa po prostu fantastycznie. Możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Ja zakładam, że część osób może być sceptyczna, ale to jest normalne, kochani. To tak... To normalnie się tak dzieje, że w pewne rzeczy uwierzymy, a w pewne rzeczy nie uwierzymy. To jest tak, wiecie, jak coś jak z tymi kosmitami, tak? Z tą białą samą, o której ja mówię. No ile osób mi z was wierzy w to, że to ja tak mówię, że tak jest. Niektórzy powiedzą, nie, no, parsknie śmiechem, powiedzą, no, bo wiesz, fajnie się ciebie słucha. Tak, ale to tak wcale nie jest. Ja zawsze mówię, a skąd wiecie? Ale to na bok. Wracamy do naszego zegara Omega Seamaster. A mam nadzieję, znowu to namyślałem. Mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczyłem, jaki tu czas mamy? Dobrze, mamy czas. Wytłumaczyłem mechanizm tego, co się dzieje i co powinniśmy robić. Nie co musicie, tylko co powinniście zrobić sami dla siebie, nie dla mnie, tak? Bo to, co ja robię, to te zmiany to nie są bezpośrednio dla was, tylko to są dla mnie. To człowiek zawsze popatrzy na siebie i powie, a, bo żeby mi się lepiej żyło w życiu, tak? Żeby było fajniejsze to życie, ładniejsze i w ogóle. Ale teraz tak, o co mi chodzi? Co chciałbym wam przekazać? Chodzi o to, żeby z takiego zegarka przeciętnej jakości, ja uważam, a jak najbardziej, że to jest możliwe, z zegarka takiego przeciętnej jakości, była taka marka kiedyś Dederowska, Rula się nazywała, no moment, to te zegarki takie najgorsze nie były, no ale daleko im do Omegi albo do, nie wiem, do Rolexa czy tam do Patka, tak? Żeby z takiego zegarka przeciętnej jakości, jakiejś takiej chińszczyzny kiedyś tam tłuczonej na kilogramy, na wagony, żeby poprzez takie ciągłe doskonalenie, czyszczenie tego mechanizmu spowodować, żeby to się zrobił Rolex. Dlaczego? Dlatego, że taka rula, która tam była produkowana na kilogramy, łopatą przesypywana, czy jakieś tam inne, tak, nie robi takiego wrażenia jak Rolex. Złoty Rolex na przykład, tak? Chodzi o to, żeby się próbować tak poprawić dla samego siebie, żebyście po innych mogli dostrzec, że ta poprawa nastąpiła i następuje. Że wy sami się zmieniacie w bardzo precyzyjny i bardzo drogi mechanizm. Że w ten sposób stajecie się wyjątkowi.
To znaczy nie taki wyjątkowy, że to ja to jestem teraz jakiś super jestem, a reszta to motło i tam bydło. Tam. Rule, tak, łażą dookoła, jak Rolex złoty, diamentami wysadzany, czy jakiś inna marka. Bo tych marek wysokiej jakości zegarków jest bardzo dużo. To nie jest tak, że tam cztery są, tam jest ponad setka chyba. Takich, z takiej ścisłej czołówki. No bo taki mechanizm, który jest, działa bardzo precyzyjnie, który działa bardzo, bardzo sprawnie, a robi wrażenie na innych ludziach, robi wrażenie na nas samych. Ja wam powiem, że największe wrażenie, jakie możecie wywrzeć poprzez jakieś działania, to wiecie, na kogo będzie oddziaływało najbardziej? Na was! Nie na tych dookoła, na was samych. To nie znaczy oczywiście, że w tym momencie my jesteśmy centrum wszechświata i uważamy, że jesteśmy tacy super, że no ach, ale wszyscy będą piszczeć. Nie będą piszczeć po pierwsze, po drugie, jeżeli zaczniemy to postrzegać w ten sposób, to wszyscy dookoła świata, dookoła nas w tym naszym świecie uważają, że jesteśmy zwykłymi burasami. Jednym z mechanizmów poprawy działalności tego precyzyjnego mechanizmu, tego zegara, to jest tam cały szereg tych kółek, o których ja tam kiedyś wspominałem. Dobroć, wyrozumiałość, empatia, miłość do innych, miłość do siebie, miłość do zwierząt. Chodzi o to, żeby na tym polu, gdzie są te kółeczka, na tym polu, które jest w takim na takiej płaszczyźnie, którą ja bym nazwał człowieczeństwo, żeby przede wszystkim tam poprawiać również nie tylko te przyziemne rzeczy fizyczne, które nas otaczają, ale żeby spowodować, żeby ten mechanizm chodził tak gładko, żeby nas to podniosło energetycznie, nasz poziom rozwoju umysłowego, żeby być lepszym człowiekiem, żeby poszedł do góry. To jest najbardziej istotne, moim zdaniem. Tak? To jest najbardziej istotne. Żebyśmy my się wewnętrznie rozwijali. Ja sobie, wiecie, kochani, bo ja już nieraz o tym mówiłem. Ja sobie pomyślałem, że to by była taka bardzo fajna droga do tego właśnie, to o czym mówię, to by była taka fajna bardzo droga do tego, żeby rozwijać się duchowo. I wam taką jedną rzecz zdradzę. Nikt tego oczywiście nie musi stosować poza mną, ale ja zauważyłem, że no ja to nazywam medytacjami, tak? Że to, że ja sobie tak czasem właśnie posiedzę, a nie raz zasnę, bardzo często zasypiam, bo kurczę, siądę gdzieś już wieczorem, myślę, a jeszcze tam sobie trochę coś tego, tak, puszczam jakąś fajną, o takie jak coś, to, co leci tu w tle, tak? Po co to robię? Żeby się zanurzyć w sobie. Poprzez zanurzenie się w sobie, otworzyć na wszechświat. Na te wszystkie pozytywne rzeczy, tą całą pozytywną energię, która do nas płynie z wszechświata. Czyli z tego wszystkiego, co nas otacza. Od innych ludzi, od stwórcy, tak? Z kosmosu, żeby to na nas mogło oddziaływać. To stosowanie tego, to ja wam powiem, bardzo ten mechanizm fajnie reguluje. I tak sobie teraz mi przyszło do głowy. Dlaczego? No bo takie rzeczy, takie medytacje dają spokój. Nie awantury, nie oglądanie sensacyjnych filmów, chociaż też lubię czasami, tak? Ale raz na jakiś czas. Ale praktykowanie takich rzeczy powoduje, że w środku robi się spokój. Jak będzie spokojnie, to te kółka się zaczną same czyścić i układać w odpowiednim... Nie mówię, że wszystkie. Bo nawyki mamy, tak? I one nas mocno oddziałują, ale te kółeczka zaczynają się powoli, wtedy one, że tak powiem, zaczynają się czyścić, zaczynają błyszczyć, zaczynają pięknie
pracować. A jeżeli te kółeczka będą pięknie pracowały, to właśnie to, co będzie wewnątrz nas, czyli ten spokój taki, o którym już mówię chyba 1800 raz, zacznie z nas emanować na zewnątrz. Nic nie musicie nawet mówić. Możecie do jakiejś tam osoby stać plecami. Tak? Przechodząc się tylko uśmiechnąć. I nic więcej. I po pewnym czasie zobaczycie, że jakby się tej osoby spytać, to ona stwierdzi, że wy jesteście tacy super fantastyczni, że głowa boli. Że ona będzie piszczeć, jak będzie was widzieć. Z radości piszczeć, tak? Ja uważam, że to tak zadziała. Ja po sobie widzę, że to tak działa. Takim nadrzędnym celem tego czyszczenia, regulacji tego mechanizmu jest sprawić to, żeby rozwinąć, wejść na wyższy poziom człowieczeństwa, do wyższej kategorii, żeby pójść do góry. Kochani, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, bo wiadomo, jakie rzeczy się dzieją, tak? Ja mam w zasadzie tak. Wiem, że niektóre osoby to sobie myślą, no ten to już, kurczę, się znalazł. Ojciec Klimuszko i ktoś tam jeszcze razem wzięci, tak? A Jasnowidz Jackowski się znalazł drugi, tak? Że on tam to wie wszystko, tak? Werny Chora i ktoś tam jeszcze na dokładkę. Ja to sobie tak właśnie... No i się coś pali chyba. O, to jest Ostrowiecki. Wiecie, to ja sobie pomyślałem, że to właśnie takie... ten spokój wewnętrzny, który my będziemy sobie wybudowywać poprzez regularne takie na przykład regularne takie koncentrowanie się na swoim wnętrzu, ale wiecie, takie koncentrowanie się bezosobowe, to i nie przejmujcie się, jak wam umysł zacznie robić ping-ponga. Że nagle wam się zwizualizuje coś bardzo dziwnego, co niekoniecznie musi być takie do końca pozytywne. Ja mówię o sobie, tak? Co siedzę tego, a tu nagle pach! Wiecie, to jest coś niesamowitego, bo to jest takie na granicy jawy i snu. Ja nagle zaczynam, wiecie, jakby mi ktoś puścił film i to kolorowy. Jakaś akcja się dzieje i się zdrygnę i myślę, kurczę, miałeś się tam na tym wyciszyć, a tu jakieś takie dziwne rzeczy podchodzą. Też będę o tym mówił kiedyś, dlaczego tak się dzieje, tak? Albo jak zasypiamy, że nagle przez głowę taki szereg myśli przelatuje. Ja już o tym mówiłem tak kiedyś na początku, ale to jeszcze kiedyś o tym wspomnę. Ale wiecie, ja uważam, że to był dobry początek do takich, żeby po prostu sobie usiąść, mieć to napisane, bo napisane być musi. W głowie nie, za tydzień to nie będziecie wiedzieć, coście napisali. To musi być też napisane, żeby można było coś odkreślać. Ale do tego właśnie usiąść sobie wieczorem i sobie zrobić taką retrospekcję. Przyjrzeć się tym kółkom zegara. Co w ciągu dnia, które kółko w ciągu dnia chodziło źle? Nie po to, żeby je oceniać. To jest do D, to ja wezmę młotek i potłukę. Wyjmę to i stukę go. To niepotrzebne mi jest. Nie będę tego kółka używał. Empatii, miłości, dobroci. Po co to jest komu? Nie. Przyjrzeć się po to, żeby się zastanowić, co mogę zrobić, żeby to kółeczko ruszyło. Żeby ono było ładne, żeby ono się zaczęło kręcić. Jak mogę zrobić, co mogę zrobić, żeby ten mechanizm zaczął gładko chodzić. Omega Seamaster. Z czasem regularnego takiego stosowania, a ja za pół roku wam powiem, jak to działa, bo może to nie działa, nie wiem, może ja się mylę. Może te wszystkie rzeczy, które przeczytałem, na bazie których doszedłem do takich wniosków, to są błędne. Tak i nie, no, nie zadziałają. Więc ja wam powiem dokładnie, aby to o tym pamiętał. Za pół roku nakręcę odcinek podcastu i wam powiem, jak to wpłynęło na moje życie. Jak ktoś będzie chciał, bo nikt nie musi, tak? Możecie, ale nie musicie, pamiętajcie o tym.
to też może mi napisać, tak? Ktoś, kto ze mną dzisiaj jest 24 sierpnia 2024, godzina 22:15. I no i dzisiaj ktoś postanowi, no może nie dzisiaj, tylko jak to będzie oglądał, tak? Postanowi coś takiego spróbować. I za pół roku napisze, nie dla mnie, dla innych, którzy tam będą tego ewentualnie słuchać, oglądać, tak? Że zrobili coś takiego i to było fajne i że to, no, że im się zrobiło lepiej w życiu. Że może by warto tego spróbować. I ja uważam ponad wszelką wątpliwość, że warto. Odnosząc się do tego właśnie, to co powiedziała Tao, którą tu mam na ekranie zresztą, monitora, która powiedziała Michaelowi DeMarc, jak on się spytał, po co są ludzie na... po co jest na planecie Ziemia? Po co my żyjemy? Po co my jesteśmy? To ona mu powiedziała krótko. Po to, żebyście się stawali lepsi, nie gorsi, tylko żebyście się z każdym pokoleniem stawali albo starali się stać lepsi. Żeby wasz poziom człowieczeństwa, wasz rozwój umysłowy, wasz poziom rozwoju umysłowego, wrażliwości na to wszystko, co się dzieje we wszechświecie, poszedł do góry, a nie do dołu. I uważam, że na dzisiaj tych mądrości moich wystarczy. Mam nadzieję, że się choć części osób spodobało. Nie musi wszystkim. Nie, ja wiem, jak ten mechanizm działa. No, normalne jest. Tak, że wysyła 300 osób, łapek nie będzie, czy tam 50. Łapek nie będzie do góry. Nie będzie do góry 50, tylko będą 3. Nawet jakby nic nie było, to mnie to cieszy. W ogóle, że ktokolwiek wysyłał chociaż 5 minut. I pamiętajcie, kochani, wy to, jeżeli będziecie robić, to robicie to dla siebie, nie dla mnie. Bo dla mnie to ja robię sam. Wy nie musicie. Robicie to dla siebie oraz dla swoich bliskich. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Na nich to będzie też wpływać. I to już by był koniec. Dziękuję ślicznie wszystkim osobom, które tego kolejnego podcastu wysłuchały. Zapraszam na następne. Nie wiem, miałem jakiś temat, ale nie zapisałem, wyleciał z głowy, tak? Całkiem niedawno miałem tematów 5, został się tylko jeden. Omega Seamaster, dlaczego? Bo go zapisałem. No i w takim razie do miłego, do następnego razu. Cześć, na razie.